Witajcie! Na pewno znacie te dni, kiedy wszystko idzie nie tak, kiedy wszystko nie wychodzi. Wszystkim nam trafiają się wpadki i niepowodzenia, ale w porównaniu z tymi, które zobaczycie w dzisiejszym odcinku, wasze kłopoty wydadzą się naprawdę niewielkie. Tym pasażerom w indyjskim pociągu dzień zrujnowała rura wodociągowa. Rura z wodą pod ciśnieniem pękła i zalała wszystkich ludzi w przejeżdżającej obok alejce. W Indiach drzwi i okna pociągów są często otwarte, aby zapewnić przewiew i umożliwić ludziom szybkie wsiadanie i wysiadanie. Wszystko jest w najlepszym porządku, dopóki w pobliżu torów nie pęknie rura. Wówczas wszystkich pasażerów czeka zimny prysznic. Ani jedno okno nie uniknęło zalania, ponieważ pęknięcie znajdowało się akurat na ich poziomie, przez co wszyscy, którzy byli w środku wagonów, zmokli. Za to ci, którzy nie zdążyli się tego ranka umyć, mogli być całkiem zadowoleni, o ile ta rura nie była kanałem ściekowym. W 2015 roku Australijczyk Daniel Ford dostał nieoczekiwaną lekcję biologii, kiedy próbował zabić dużego wilczego pająka. Młode po narodzeniu wspinają się po nogach samicy i moszczą się na jej grzbiecie, gdzie pozostają przez kilka tygodni, aż dorosną. Niestety Daniel i jego miotła przerwali ten proces, a młode pokolenie rozpierzchło się po podłodze jak w scenie z horroru. Daniel próbował zmieść malutkie pajączki, ale niektóre z nich uniknęły tego losu i uciekły. Myślimy, że pan Ford znajdował je w domu jeszcze przez długi czas. Przerażające spotkanie z pająkiem przeżyła też jedna rodzina w Australii. Młodzi rodzice zauważyli, że balon porusza się w tajemniczy sposób i raczej nie są gotowi na wyjaśnienie zagadki. Okazało się, że ich gościem był ogromny pająk krabowy z rodziny ukośnikowatych, który śmiało pełzł po balonie. Pająk, który potrafi niemal latać. To niesamowity widok, ale na szczęście gatunek ten nie jest szczególnie agresywny, chociaż jego ukąszenia są dość bolesne. Być może ten osobnik chciał pogratulować małżonkom narodzin dziecka. Przynajmniej nie zabrał ze sobą całej rodziny. Oto kolejna rodzina, która przeżyła spotkanie z pająkami. 22 marca para podróżująca po Australii również znalazła w swoim samochodzie rodzinę pająków krabowych. Te stworzenia są bardzo duże, ale przy tym elastyczne. Potrafią więc wśliznąć się do samochodu przez zamknięte drzwi. Małżonkowie musieli dokładnie przeszukać samochód i usunąć wszystkie pająki przed pójściem spać, mając nadzieję, że roześlone owady nie przecisną się przez szpary w drzwiach i nie wpełzną z powrotem do środka. Jedną z najradośniejszych chwil w życiu jest pomyślne zdanie egzaminu na prawo jazdy i zakup pierwszego auta w salonie samochodowym. Dla pewnej TikTokerki dzień, w którym kupiła ona swój pierwszy samochód, na pewno pozostanie niezapomniany, choć z dość nietypowego powodu. Stało się to za sprawą przygotowanego specjalnie na tę uroczystość gongu oraz nieokiełznanej energii sprzedawcy. Niestety dziewczyna nieco przesadziła i kopnęła w gong tak mocno, że cała konstrukcja, na której instrument był zawieszony, przewróciła się i spadła prosto na jej nowego Nissana. Pomimo tego, że sprzedawca natychmiast rzucił się na podłogę, próbując ratować samochód, było już za późno. Później dziewczyna wyznała w komentarzach, że jej samochód lekko ucierpiał i zyskał dużą rysę oraz wgniecenie. Likwidacją szkód zajął się ten sam salon samochodowy. Oczywiście przyćmiło to radość z zakupu pojazdu. Jak widać, czasem nawet najprzyjemniejsze wydarzenia bywają pełne niespodzianek. Kolejna TikTokerka, która przesadziła z efektem. Tej dziewczynie udało się zepsuć kanapkę, którą tak bardzo chciała zjeść. Mallory próbowała zastosować przepis, który zobaczyła na TikToku. Ale zamiast szczypty soli, wysypała na pomidory całą garść, a raczej słoiczek, całkowicie rujnując kanapkę. Incydent z Mallory zdecydowanie zepsuł jej dzień i lunch. Nieporadność, jak się okazuje, może mieć o wiele droższe konsekwencje. Ta dziewczyna próbowała zostać influencerką do spraw urody i chciała pokazać obserwatorom swojego kanału nowy zakup do pielęgnacji włosów. Niestety kosmetyki wciąż podlegają prawom grawitacji, a kiedy Leila pokazała zawartość słoiczka, najwyraźniej zapomniała, że krem nie jest ciałem stałym i cała zawartość wylała się na podłogę. Z drugiej strony dzięki temu zyskała niemal 11 milionów wyświetleń, co przyniosło jej szybką sławę. Owszem, dywan nadal wspaniale pachnie.
A ten biały ślub na Filipinach, można powiedzieć, zmienił kolor, gdy nagły monsun wywołał powódź w prowincji Bulacan. Nowożeńcy postanowili jednak nie odwoływać ceremonii i mimo niesprzyjających warunków poszli do ołtarza i złożyli przysięgę małżeńską bezpośrednio w brunatnej wodzie. Ślub był piękny, a ze wzruszenia oczy gości stały się mokre, podobnie jak ich nogi, choć te akurat z innych przyczyn. W 2017 roku mieszkaniec hrabstwa Jones w Teksasie przeżył niemiłą niespodziankę, gdy odkrył grzechotnika penetrującego jego toaletę. Na szczęście zauważył go, zanim na niej usiadł. Mężczyzna postanowił nie zaprzyjaźniać się z nieproszonym gościem, który zjawił się w tak nieodpowiednim miejscu. Wezwał specjalistów z Big Country Snake Removal. Węża nie można było po prostu spłukać w toalecie, należy go wyłowić. W tym celu profesjonaliści użyli specjalnego haka, aby wyciągnąć go z toalety. Dzięki temu mieszkaniec domu mógł spokojnie załatwiać swoje potrzeby. Jak wąż się tam dostał? W Ameryce łazienkowa hydraulika jest zwykle podłączona do rur wentylacyjnych, które wychodzą na dach. Węże mogą czasem dostać się do środka tamtędy i skończyć w ceramicznym tronie, co dla człowieka oczywiście nie będzie przyjemnym doświadczeniem. Dwuletnia dziewczynka bawiła się tak zwanym glutkiem i w pewnym momencie postanowiła nałożyć dużą, lepką kulę prosto na głowę. Oczywiście glutek przylgnął do włosów i rodzice musieli odwołać wszystkie plany, ponieważ ratowanie jej zajęło kilka dobrych godzin. Niestety to nie jedyna miłośniczka glutków. Ta dziewczynka postanowiła rozsmarować glutka na stole, ale potem po prostu na nim zasnęła. Po co? Nie bardzo wiadomo. Może po prostu z głupoty, a może dlatego, że to zabawne. W końcu ktoś to jednak nagrał. Kiedy dziewczyna obudziła się, nie mogła podnieść głowy, gdyż glutek mocno przywarł jej do twarzy. Chwila uświadomienia sobie nieszczęsnej sytuacji i rozdzierający krzyk z pewnością nie były udawane. Takie figle uwielbiają płatać rodzeństwu bracia i siostry. Czy ten przypadek był zaplanowany, czy nie? Pewnie się nie dowiemy, ale fakt, że z pewnością usunięcie tego glutka nie będzie najłatwiejszym zadaniem. I tej dziewczynie dzień zrujnował bardzo ciekawski gość. Nastolatka opalała się, słuchając muzyki, gdy podkradł się do niej pierzasty złodziej i obrabował ją w biały dzień. Grupa zawodniczek z University of Tennessee leciała na turniej tenisowy, kiedy ich spokój zakłócił nieoczekiwany widok. Okazało się, że jedna z toreb wystawała z niedomkniętego bagażnika. Bagaż znajdował się kilka centymetrów od krawędzi i groził upadkiem. Gdyby wiatr i turbulencje całkowicie otworzyły bagażnik, rakiety tenisowe i piłki spadłyby na położone poniżej domy. Mogłoby się to nawet skończyć wypadkiem śmiertelnym. Na szczęście bagaż nigdy nie spadł z samolotu. Gdy tylko pilot dowiedział się, co zaszło, wrócił na pas startowy, zabezpieczył bagaż i ponownie wystartował. Dziewczynom udało się wykryć problem na czas i uniknąć kłopotów, ale nie wszyscy mają tyle szczęścia. Kubka rozlanego spaghetti bolognese to efekt niezdarności TikTokerki imieniem Claire. Udało jej się upuścić go na podłogę sypialni. Pasta wylądowała bezpośrednio na laptopie i białej designerskiej torbie. Doświadczenie wprawdzie niemiłe, ale przynajmniej dziewczyna nie stała się obiektem kpin, czego nie można powiedzieć o tym mężczyźnie. Nie tylko wylał on sos barbecue na podłogę w restauracyjnej kuchni, ale sam wpakował się w kłopoty, ponieważ strzelił sobie sosem prosto w twarz. Otwierając butelkę, ścisnął ją zbyt mocno. Zawartość wystrzeliła, pozostawiając ostry posmak na całej twarzy i wywołując łzy w oczach. Incydent z sosem uchwyciła kamera monitoringu ku uciesze całego personelu restauracji. Biedny kucharz musiał potem długo sprzątać kuchnię, ale przynajmniej zniszczył tylko jedną rzecz, w przeciwieństwie do tej dziewczyny. Henrietta siała spustoszenie w sklepie spożywczym, upuszczając i rozlewając wszystko, czego dotknęła. Przechodząc przez sklep, dziewczyna zostawiała za sobą niszczycielski ślad, w niepojęty sposób przewróciwszy kilka paczek ciasteczek jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Potem wzięła z półki paczkę startego sera, który niestety pękł jej w dłoniach i cała zawartość opakowania również wysypała się na podłogę. Chociaż z pewnością zrujnowało to jej dzień, pracownik, który musiał to posprzątać, najwyraźniej nie miał tego dnia szczęścia.
Kolejny niefortunny przypadek dotyczy oczyszczania twarzy, które niechcący stało się prawdziwym wyzwaniem. TikTokerka Jenny dostała silnej alergii, kiedy próbowała powtórzyć popularny w 2020 roku trend. W tamtym czasie miłośniczki urody nakładały sobie tymczasowe piegi za pomocą henny. Jenny również postanowiła wziąć udział w tej zabawie. Ale po nałożeniu setki kropek niestety okazało się, że jest uczulona na ten barwnik. W efekcie cała jej twarz pokryła się mnóstwem czerwonych plam. Jednak nie tylko Jenny miała pecha z farbą. Ta TikTokerka próbowała ufarbować włosy, ale zapomniała założyć rękawice ochronne i przez przypadek zafarbowała sobie całe dłonie na fioletowo. Tej farby na pewno nie da się szybko zmyć. Następna dziewczyna również farbowała włosy. Nieszczęśliwie stała się żywą reklamą pewnej sieci handlowej, gdy farba z reklamówki odbiła się na jej włosach. Farbując włosy w domu, głowę należy owinąć folią na 45 minut, aby farba równomiernie się rozłożyła. Kiedy dziewczyna zdjęła zaimprowizowany czepek, odkryła, że tusz z nadruku na reklamówce odcisnął się jej na włosach, ponieważ chemikalia stosowane w farbach rozpuszczają pigment drukarski. Dziewczyna została z logotypem firmy na głowie. Ciekawe, czy może pobierać opłaty za to, co sklep reklamuje na jej głowie. Katastrofy z farbami są okropne, ale przynajmniej ci nieszczęśnicy nałożyli barwniki na włosy lub dłonie, a nie poplamili całej twarzy jak ofiary zabaw z przebieraniem. W 2022 roku pewien TikToker postanowił wystąpić w halloweenowym przedstawieniu jako Oompa Loompa i w tym celu przemalował sobie twarz. Aby to zrobić, całkowicie pokrył się pomarańczową farbą, która okazała się nieco bardziej odporna niż się tego spodziewał. Sądząc po tym, że farba nie dała się zmyć z rąk przyjaciela, który mu ją nakładał, biedak najwyraźniej przez kilka dni będzie kolorowy. Są ludzie, którzy potrafią narobić sobie wstydu na cały internet. W 2017 roku w Teksasie pewien mężczyzna imieniem Chris adoptował ze schroniska psa o imieniu Bear. Kiedy przyprowadził nowego przyjaciela do domu, zauważył na jego brzuszku mały tatuaż, który musiał mu zrobić poprzedni właściciel. Chris był oburzony, że komuś przyszło do głowy coś takiego zrobić psu. Na znak solidarności ze zwierzakiem postanowił zrobić sobie taki sam, aby pokazać jedność ze zwierzęciem. Kiedy Chris udostępnił zdjęcie tatuażu w mediach społecznościowych, spodziewał się wsparcia i pochwały za swój uczynek. Jednak o dziwo zalała go fala wiadomości, od której poczuł się nieswojo. Okazało się, że pies został wytatuowany przez lekarza weterynarii, a nie przez okrutnego poprzedniego właściciela, a symbol po prostu wskazuje na to, że pies został wykastrowany. W niektórych stanach zwyczajowo tatuuje się psy po kastracji i to jest właśnie jedno z takich oznaczeń. Chris więc nieświadomie zrobił sobie tatuaż, który mówił wszystkim, że jest wykastrowanym psem. 22 lutego ten TikToker odwiedził Zhongnan Baiko Garden, zoo i park rozrywki w Chinach. Spacerując po ogrodzie, ujrzał przerażający widok. Olbrzymia anakonda owinęła swoje gigantyczne ciało wokół minibusa. Podchodząc bliżej, zauważył, że wąż się nie porusza i wkrótce stało się jasne, że w rzeczywistości była to tylko nadmuchiwana figura stworzona do reklamy zoo. Po upewnieniu się, że nie jest to prawdziwy wąż, TikToker uspokoił się i ruszył dalej. Na szczęście nie wpadł w panikę i nie zaczął uciekać przed nadmuchiwanym gadem, co wypadłoby dość zabawnie. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.